potrzebujesz pomocy. Chcesz, żebym ci pomógł? Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Wojtek, miło mi was gościć w kolejnym odcineczku z gry Wiedźmin 3 Dziki Gon i moi drodzy, kontynuujemy sobie dzisiaj dalej misję Sezamie Otwórz się. Jak wiecie, bądź też nie wiecie, w poprzednim odcinku ogarnęliśmy dwa zadania poboczne dla Olgierda. Dzisiaj zaniesiemy mu, a właściwie damy mu wszystkie dwa zadania, które mieliśmy poprzednio do zrobienia i będziemy mogli kontynuować naszą tutaj fabułę i dodatek oczywiście serca z kamienia. Także dobra, podejdźmy teraz do Olgierda i z nim pogadajmy. Co oni wyprawiają? Bawią się. Duże dzieci. Masz dzieci, Geralt? Nie mam. A, prawda. Zapomniałem, że wiedźmini są bezpłodni. No nie patrz tak na mnie. Powiedz lepiej, co cię tu sprowadza. No dobra, obracasz... Aha, dobra, tutaj myślę, że nie będziemy mówić za bardzo. Pierw zróbmy to z Witoldem. Pozdrowienia od Witolda. Rozmawiałeś z nim? Nie wierzę. Nie tylko rozmawiałem, ale i spełniłem twoje życzenie. Jesteś ciekaw, co macie do powiedzenia? Wykonałem zadanie. Witold wybawił się za wszystkie czasy. Twój brat przez cały dzień zażywał zabawy, jak za dawnych czasów. Powiedzieć każdy może. To nic nie kosztuje. Masz jakiś dowód? Mam. Ja oczywiście, że mam. Pismo Witolda. Bez wątpienia. Dobrze się spisałeś. Potrzebujesz jeszcze czegoś? A jak żeby inaczej? Dobra, i rozumiem, że wejdziemy teraz do pozycji wyjściowej. Od razu lepiej. No dobra, to co tam dla mnie masz? Dobra, i jeszcze no, motyw z domem... Aha, czyli jednak. Ależ Horst musi się wściekać. Nie wścieka się. Nie? Bo nie żyje. Jego brat zresztą też. I parę innych osób. No proszę. Nie myślałem, że masz jaja, żeby zrobić taką jatkę. Nie doceniasz mnie, nie miałem wyboru. No nie mieliśmy wyboru, tak na dobrą sprawę. Skąd ja to znam? Pijesz sobie z kompanią, lulki palisz, a potem ni z tego, ni z owego głowy toczą się po ziemi. Nawet nie wiadomo jak i kiedy. Dokładnie. Nie śmieszy mnie to. Nie? Czemu? Bo w odróżnieniu od ciebie nie lubię zabijać. Nie płacz nad Borsodimi. Same skurwysyny co do jednego. Dobra, po co ci te papiery? Wiedziałeś, że Horst ma brata? Może pierw zapytajmy, po co mu papiery? Papiery? Żeby pogrążyć Borsodich, rzecz jasna. Widzisz, dowiedziałem się o ciekawym zapisie w testamencie seniora rodu, Maksymiliana. Stanowi, że jeśli jego synowie przynajmniej raz do roku na Beletein nie podadzą sobie dłoni, dom aukcyjny ma zostać zlicytowany, a wszystkie pieniądze przekazane na szpital Wilmeriusza. Widać, staruszek przeczuwał, co się święci. Co prawda Horst i Ewald gryzą już ziemię, ale dzięki tym papierom dom aukcyjny nie trafi teraz do ich dzieci. No i szpital będzie miał dość pieniędzy, żeby leczyć sierotki i żebraków. Cóż, ma serce typ. To bardzo szlachetne z twojej strony. Tak się przejmować potrzebującymi. W dupie mam potrzebujących. Niech zczezną razem z całym miastem. Tu chodzi o jedno. O zemstę. Aha, czyli zemsta z pożytecznym, tak na dobrą sprawę. Trochę dziwne rozumowanie, no ale dobra. Czym ci tak podpadli ci Borsodi? Też cię kiedyś wywalili z aukcji? Gorzej. Wywalili mnie z własnego domu. Naprawdę cię to interesuje? Tak. Inaczej bym nie pytał. Ha, pyskaty jak zawsze. Oj, tam cicho. To było tak. Moja rodzina popadła w długi. Chybiona inwestycja w tartak, nieurodzaj, przegrana sprawa w sądzie. Wiesz jak jest.
Nieszczęścia chodzą parami. Potrzebowaliśmy parę tygodni, żeby stanąć na nogi. Ale Horst Borsody skupił wszystkie nasze należności i domagał się natychmiastowej zapłaty. Prosiłem, błagałem, rozdarłem na progu koszulę. Ech, jakbyś grochem o ścianę rzucał. Byłem potem na licytacji. Patrzyłem, jak jakieś perfumowane pizdy kupują szable mojego ojca, portret grobowy matki, koński rząd brata. Ech, dużo Horst zarobił na naszych pamiątkach. Nie dziwne, że nie zapałałeś do niego miłością. To dopiero początek. Jak rodzice mojej Iris dowiedzieli się, co się stało, zerwali z rękowiny. Innego jej kandydata znaleźli. Zza morza. Myślałem, że zwariuję ze złości. Poszedłem do wyszynku. Pierwsza kolejka, druga. Wdałem się w bójkę, następny kielich, a potem poprosiłem o pomoc nieodpowiednią osobę. I co było dalej? Ech, dalej, Wiedźminie, to było jedno wielkie, cuchnące gówno. No, świetnie. No, co tak sterczysz? Chcesz coś jeszcze? No, ostatnie zadanie. Ech, już się boję, co wymyśli. No dobrze, porozmawiajmy o trzecim życzeniu. Żebyś wypowiedział swoje trzecie życzenie. Czekaj, Geralt. Załatwię coś i pogadamy. Hej tam, wyciągnijcie śledzia z beczki. Aha. A któż to? No dalej! Nie ociągaj się! Teraz jesteś gotów mnie wysłuchać? Czy nadal nie obchodzi cię, co mam do powiedzenia? Jestem gotów! Słucham! Dobrze. Wrócisz teraz do swojego pana i powiesz mu, co następuje. Jego żądanie dotknęło mnie do żywego. Zostałem bowiem wychowany w poszanowaniu świętego prawa gościnności. Nie zastosuję się do chamskiego diktum. Rozumiesz? Sprawdzę to, składając mu rychłą wizytę. Pędź więc, co koń wyskoczy i zapowiedz mnie. Zrozumiałeś? Tak, zrozumiałem. Przepuśćcie go i oddajcie mu konia. Chodź, Geralt. Tak. Wyjdziemy na zewnątrz i pogadamy. Po części on się wydaje taki, wiecie, no normalny, nie wiem, uczynny, no może nie uczynny, ale taki, wiecie, spoko, a z drugiej strony... Żeby mieć bogów za świadków. No dobrze, dlaczego trzymałeś tego berce, kiedy się... Może spytajmy dlaczego. O co chodziło z tą beczką? A w drodze tutaj zatrzymaliśmy się na popas w gospodzie, na ziemiach niejakiego Beztrwogiego. Bawiliśmy się hucznie, bo od tego są karczmy. Beztrwogiemu się to nie spodobało. Przysłał człowieka, który zagroził, że jeśli kiedykolwiek wrócimy, to zawiśniemy. Karczma poszła z dymem. Ale zostawiłem karczmarzowi sutą rekompensatę. Tyle, że kanalia nie wspomniała o pieniądzach właścicielowi. Ale to nieważne. Liczy się, że ktoś nazwał mnie psu bratem i groził mi śmiercią. To była jedna z tych gruźb, które brzmią jak zaproszenie, więc zamierzam wrócić w tamte strony. No dobra, to pogadajmy o trzecim życzeniu. Teraz czas na trzecie. Jesteś pewny siebie, co? Dumny, ufny we własne siły. Niczego się nie boisz. Trzecie życzenie, jeśli łaska. Mutacja pozbawiła cię uczuć. Powiedz, kochałeś kiedyś? Ale tak prawdziwie. I powiedz trzecie życzenie, tak kochałem, nie kochałem, gówno cię to obchodzi. Wiecie, on jest po części z nami szczery,
Kurde, no myślę, że tak, no wiecie, Yennefer, Triss i tak dalej. Tak, kochałem. Możemy już przejść do rzeczy? A może raczej wróćmy do środka i pogadamy o tym przygorzałce. Nie chcę z tobą pić, gdy będzie już po wszystkim. Może zróbmy tak. Napijemy się, gdy będzie już po wszystkim. To niemożliwe. Jeśli ci się powiedzie, to już po mnie. A jeśli ci się nie powiedzie, to już nie wrócisz. Nadal czekam na trzecie życzenie. Ależ jesteś uparty. Niech będzie. Posłuchaj, miałem kiedyś żonę. W dniu, kiedy widziałem ją po raz ostatni, dostała ode mnie fioletową różę. Przynieś mi ten kwiat. Chciałbym sobie przypomnieć, jak wyglądał. Ile czasu minęło? Róża na pewno już zwiędła i rozpadła się w proch. Chciałeś życzenie. To masz życzenie. Spełnij je. Ja ruszam w odwiedziny do Beztrwogiego, ale zostawię tu jednego z moich ludzi. Powie ci, gdzie mnie szukać. Oczywiście, jeśli ci się powiedzie. Powiedz przynajmniej, gdzie znajdę twoją żonę. W moim dawnym domu, na wschód od włości Martina Fei, życzyłbym ci powodzenia, ale sam rozumiesz. Żegnaj, Geralt. Żegnaj, Geralt. Super, naprawdę tak bardzo we mnie wierzą tutaj, widzę, wszyscy. No cóż, troszkę lipa, ale dobra, uda się do rezydencji Von Evereców. Tutaj gdzieś powinien być symbol, znak do teleportacji. A nie, to nie w tą stronę, tam gdzieś było chyba. Słuchajcie, ogólnie rzecz biorąc, z tego co się orientuję, jesteśmy już na... Tak, dochodzimy już do końca właściwie dodatku. Myślę, że od razu później zabierzemy się za krew i wino, ale ja to ogarnę raczej na takiej zasadzie, że pierw, wiecie co... ogarnę wszystkie możliwe rzeczy poboczne i tak dalej, i tak dalej. Pozbieram też te wszystkie lokacje, które są... Wiecie, chcę to zrobić po prostu po to, żeby mieć dużo kasy i żebym później nie musiał narzekać w przypadku krwi i wina, bo tam z tego co się orientuję jest potrzebne naprawdę dużo hajsu, więc no, będziemy musieli to jakoś ogarnąć. Dobra, rezydencja Von Evereców. Zardzewiała i zarośnięta pnączami. Może jest inny złodziej. Jest tam... Kajmir? Kajmir! Jesteś tam? Ciszej. O bogowie, aleście mnie! Ciszej, mówię. Ta mgła nie jest naturalna. Może być, że coś się w niej ukrywa. Mglaki, błędniki. Nie chcesz, żeby tu przyszły. Mglaki? Melitele, święta matko. Na co mi to było? Kim jest ten Kajmir? Jest ten cały Kajmir. Ja... Myśmy są wspólniki. Zachodzimy w opuszczone domy. Zawsze coś cennego się znajdzie. Aha. Jesteś złodziejem. Złodziej żywych okrada. A trupom co szkodzi? Kajmir poszedł drzwi otwierać. Ja stanąłem na czatach. Nagle słyszę, lampa trzasła. I cisza. Wołam go, ale... No dobra, czyli będziemy musieli chyba go znaleźć, tak mi się coś wy... To, co to było? Daje... O którym mówiliście? Nie. O, kamień se... Sprawdzę, co to było i poszukam twojego wspólnika, a ty... Ja nie mam czasu czekać, zmywam się stąd. O, fajnie wspólnika dba. Tylko wiecie co? To mi się tak bardzo coś nie podoba. Ja przygotuję Irden, no bo to jest... Róże w takiej mgle. Bo to jest przecież ogólnie... Bo to jest przecież ogólnie na pewno jakaś zjawa, albo duch, albo inne dziadostwo. Woda jest lodowata, jakby biła z górskiego strumienia. Dobra, tutaj widzę, że jest jeszcze chyba ławeczka. Wytarta. Ktoś tu często przesiadywał. Pies. Porozmawiaj, super, nie? Ten pies jakiś dziwny, ale poczekajcie. W miejscu?
Ten pies to wiecie co, w ogóle wygląda jak Sirius Black z Harry'ego Pottera, wiecie, ten zły omen. Lepiej zmykaj, zanim coś ci się stanie. Geralt rozmawia z psami, świetnie. No dobrze, dobrze. Aha, dobra, to była ta ławeczka. Dobra, aha, bo tu mamy odszukać, ale pierw to właśnie chciałbym sprawdzić. Ktoś nadal regularnie pielęgnuje kwiaty. Aha, tu zapachy. Ciekawe. No ale dobrze, wejdźmy tutaj, widzę na górę. Tu mamy jakiś ten do rysowania, czy tam do malowania. Stelaż, stolarz. Zdarzyło już zbutwieć. Nie wiem właściwie, jak to się nawet nazywa. Tu są ule? Ule. Zadbane, tak. Ale co do jednego wymarłe. Ani no śladu dobra. Fioletowej róży. Może gdzieś na tyłach. Aha, może gdzieś na tyłach, ale pierw to bym... Kurczę, teraz nie wiem za bardzo, którą... Od którego zacząć? Czy wchodzić do środka, czy poszukać? Może wiecie co, pierw poszukajmy, bo mam dziwne wrażenie, że tą różę to my znajdziemy gdzieś właśnie w domu. A tu można by jeszcze zbadać okolice, o ile będziemy mogli w ogóle tam wejść. Aha, możemy. Kot czarny, świetnie. Ej, te zwierzęta są nawiedzone, zobaczcie na ich oczy. Lepiej stąd zwiewaj, mały. Tutaj nie jest... Co to za dźwięk? Jakby kopanie. No. Wiecie co, nie podobają mi się te zwierzęta, one są dziwne. Musiał należeć do drugiego złodzieja. W ogóle widzę, że skłon mi się skończył. Mamy ślady, ale to są ślady ludzkie. Oho. Grób? Mogiły. Bez nagrobków. Jedna koło drugiej jakby w grządkach. Witaj. Słyszysz mnie? Trochę mi się to nie podoba. Dodatkowo też nie wiem czasem, czy nie spierdzieliłem misji z tym złodziejaszkiem tej pobocznej takiej. Zmasakrowany. Aha, jest drugi złodziej, dobra. The fuck? Co to jest? Łopany! To... Klucznik? Jak ja mam się... Jak ja mam... To przepraszam... się z tym bić w ogóle. W ogóle jakieś moce. What the fuck? Żartujecie sobie ze mnie teraz. Aha, on nie ma oczu. No tak, ja chcę go oślepić. Brawo, Wojciech. Spróbujmy Igni mu... Nic nie robi. Aj. O, w mordę. Dobra, ale już mniej więcej widzę taktykę na niego. Dobra, tu mnie dziadną. Teraz uciekamy, teraz możemy tłuc, ładnie, krytyki, w plecy i uciekamy. Dobra, co prawda to troszkę nie wyszło. Ale... Aha! On jeszcze jakieś zjawy tu ogarnął, nie? Nie te bomby, Geralt. Dobra, to są jakieś dusze. Czy on się... A, bo on się leczy nimi. Ja
Patrzcie, zabijając tę duszę, on się leczy, skurwol. Czy ja mu coś zrobię? Poczekajcie, kurczę, nie za bardzo wiem, czym go tutaj... The fuck? Uciekaj, Geralt! Kurde. Czekaj, Geralt! Kurde, jakąś szarżę. W ogóle nie wiem, czy zauważyliście, ale... Za każdym razem, jak ona w jakiś sposób uderzy, to jemu się generuje, regenerują, życie mu się regeneruje. Dobra, znowu te dusze wskrzesza. Musimy je zabijać. Ale to są moje dusze, ziomuś, co? Możesz tak łaskawie je zostawić? Kurna, jak on tłucze. Aj, aj. What the fuck? Nie, Geralt, odejdź. Kurde. Skubany, mocny jest. Dobra, leży. Uff. Dobra, nie będę ukrywać, że było trochę trudno. Było trochę trudno, nie ukrywam. Co to do cholery było? Klucznik. Brak oczu. O, idzie kot. Nozdrzy, zdeformowane narządy. A z tyłu pies stał. To coś nie miało nawet prawa żyć. Oho. To będzie jakiś człowiek transmutowany w kota. Z tyłu pies. Czy on do nas przemówi? Cóż, filozofowie nadal spierają się, co to znaczy tak żyć. Myślałem. Normalnie byłbym zaskoczony, ale nie po tym, co właśnie widziałem. Kim jesteście? Z pewnością nie zwierzętami. Myśl o nas jako o przyjaciołach domu. Mhm. A to jest to, za czym była. A co powiecie o nim? To wasz znajomy? Wasz znajomy. Nazywaliśmy go klucznikiem. Nie przypomina żadnego znanego mi stworzenia. Skąd się tu wziął? Z bardzo daleka. Został wyzwany, by chronić dom i panią Iris. Dbał o ogród, zajmował się nieproszonymi gośćmi. Z bardzo daleka? To znaczy skąd? Nazwa tamtego miejsca nic ci nie powie. No dobra. Po co to przedstawienie z udawaniem zwierząt? Nie mogliście mnie ostrzec? Nie. Jesteśmy zobowiązani do zachowania dyskrecji. To po co w ogóle ze mną rozmawiacie? Cóż, rzadko mamy okazję pomówić z człowiekiem. I jesteśmy ciekawi, co cię do nas sprowadza. Trochę więcej. Szukam róży. Poproszę. Później. Później. Znacie człowieka, do którego należy to miejsce? Olgierda von Everec? Znamy. Gdy odszedł, zostawił majątek swojej żonie. Świetnie. W takim razie, czy zastałem panią von Everec? Możecie mnie zaanonsować? Czego od niej chcesz? Przyszedłem po fioletową różę, którą Olgierd podarował Iris, nim wyjechał. Iris jest w środku, w sypialni na piętrze. Weź jego klucz. Otwiera tylne drzwi domu. W takim razie pójdę się przywitać. Tylko wiecie co? Szczerze powiedziawszy, to i tak mi się bardzo nie podoba. Więc jak się bardzo mi się nie podoba. Tak jak teraz, wolimy zachować nasze imiona dla siebie.
No ja bym chciał jednak wiedzieć, jak wy się nazywacie. Halo, kot i pies. Koteł pieseł. Jak kot z piesem. Dobrze, żyli długo i szczęśliwie, odszukaj Iris von Everec. Everec na piętrze dworku. Ale moi drodzy, to sobie zrobimy w następnym już odcineczku. Nie będę tutaj za bardzo wchodzić na górę, bo mam dziwne wrażenie, że to może troszkę długo znowu potrwać. I teraz jeszcze tak, zanim skończymy na dzisiaj, to ja miałem coś, pamiętam, zrobić, tylko że... miałem naprawić te... 40% uszkodzeń, 90% uszkodzeń, 15%... Aha, bo to mamy 44% uszkodzone, to możemy dać to 40 i 15, tak? Tak, i będziemy mieli chyba prawie full wypas ulepszony, dobrze? 99, no, może być. Dobra, moi drodzy, także co, my w tym miejscu sobie dzisiejszy odcineczek zakończymy i myślę też, że na dniach najprawdopodobniej skończymy dodatek Serca z Kamienia, bo już nam mało zostało z tego, co tam widziałem na misję. Także cóż, ja wam na dzisiaj wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. Jeżeli odcinek wam się podobał, zostawcie koniecznie łapencję w górę, zasubskrybujcie mój kanał, wpadajcie też na wszystkie social media, linki macie standardowo w opisie do filmu, a my słyszymy się już jutro o 14:30, także trzymajcie się, cześć, pa, pa.